pod ich przybycie, a one tak się uwijały. Mało tego, w pierwotnej wersji nawet tam, wiesz, typu widziałam, że one, wiesz, te ich małe dygoczą, rozumiesz, boją się, są zajebiście zmarznięte, no bo to w ogóle nie ma nawet zapowiedzi wiosny, rozumiesz. Ta matka się uwija w tej rynnie, proszę ciebie, tam to gniazdo z byle czego próbuje zrobić, więc wyskupuje jakieś takie fragmenty waty szklanej, w ogóle jakieś azbestu, czy ja nie wiem czego, rakotwórczynego po prostu. I tam jej to tam wije, rozumiesz, po prostu, a te ptaki się, te małe, tak w ogóle denerwują zajebiście, że po prostu, Jezus, mamo, mamo, gdzie my jesteśmy, no wiesz. I potem ona otwiera taki sklep ze starociami i opowiada, że była 11 lat na wygnaniu w Rynnie i nie mogła wrócić do kraju ciepłego. Rozumiesz? Księżyc rośnie, boję się o nas, ciężar wiosny. Boję się o nas, triumf młodości. Boję się o nas, brzask o brzasku. Boję się o... To się nie uda. To się udaje. To się nie uda. Zrób kawy. Idę robić kawę. Czarną, nie za mocną, dużą, z odrobiną cukru. Do 12 ziarenek. Zadzwońcie do Jacka w sprawie proporcji. Znów szelest tortalionu biegacza, co rankiem próbuje się przecisnąć przez mgłę. Wybudza mnie perfidnie, wyrywa z tej nocy nieczułych objęć na powierzchnię. Znów chodzisz we mnie drgawką, a serce więzione w przyciasnej klatce żeber martwieje. Znów ostrzem twardej mowy ćwiartuję bezmyślnie w afekcie twą wrażliwość boleśnie. To już nawet nie chodzi o nic, ja po prostu nawet stroju nie mogę złapać. Coś sobie wkręcasz, jakieś bajery. Nic nie wkręcam, przestań, jesteś wariatem. Przestań. Czekaj, sprawdzę. Naprawdę jest pyszna. No ja wiem, może dzisiaj popijmy tą kawę, bo jest taka wspaniała. Na pewno odniesiemy sukces. Jest bardzo dobrze. Dwie rzeczy. Weź się, po prostu, rozumiesz? Nie, no rozepnij, ty mnie wkręcasz, Jezu, on mnie wkręca. Jest tu, czy tu jest jakaś kamera? Nie. W pewnym momencie wyskoczy, wiesz, bubek i da ci kwiaty i pojebamy cię, wiadomo. Natomiast póki co, wiesz, po prostu naprawdę zrób to tak, wiesz, tak jakby cię, wiesz, nosiło trochę bardziej. Jest bardzo dobrze. I to, co się dzieje w refrenie, pomiędzy wszystkim boję się robić takie super histeryczne oddechy, to zrób je ekstra super histeryczne. Cały czas oddychaj, niech to cały czas będzie takie trochę, wiesz, tyrydy. To musi takie być. Tam... Nie, zwariowałeś, ja się ciebie boję, no. To już wolałam chyba, kiedy się przyczepiałeś do sylaby i akcentu w języku polskim, no. Byłeś wtedy niemiecki, chłodny, nieludzki, ale jednak aż do ogarnięcia. Teraz jesteś jakimś po prostu hipisem, w ogóle po prostu z Jamajki. Księżyc rośnie, boję się o nas, ciężar wiosny. Boję się o nas, triumf młodości. Boję się o nas, brzask o brzasku. Boję się księżyc rośnie. Boję się o nas, ciężar wiosny.
ożywieje znów. Zamknij się w sobie, zaciągnij rolety. Zaciągnij. Zaciągnij taralaty, powiek. Żarzliwość. Żarzliwość. Zaciągnij taralaty, powiek. Ja. Właśnie, właśnie. Bo ja się najbardziej bałem tego, że wiesz, tam jest dużo takich jakichś syntetycznych, elektronicznych rzeczy i bałem się, że tego nie... Przepraszam. I ten, bałem się, że tego nie polepimy, a teraz z dnia na dzień się okazuje, że to wszystko zaczyna, wiesz... I to będzie spójna płyta. I jaka to będzie płyta? Fajna. Ale jaka? Wściek się? Wściek się, nie? Poleciał grać na wieśle? Tak. Też mu się przyśliło. Włączył kostkę i grałem piosenki Living Color. No. Żeby to poznać Living Color, to od 10 lat na próbie dźwięku zawsze gra ten jeden riff. Ty, tak? Czy co? Nie, gra ten. Czy jesteś 9 dzień dzisiaj tutaj? Boże, Jezus Maria, zdaje tyle aż. Jezus Maria. No bez przesady, dlaczego aż tyle? Ej, no robimy trudną materię w sposób bezkompromisowy. Ja wiem, tylko mówię o tym, że mój organizm jest już stary. Dlatego jestem absolutnie za tym, żebyśmy sobie zrobili chwilową przerwę, w której ty, wiesz, wrócisz do domu, tam popakujesz, wiesz, wszystkie rzeczy związane z wyjazdem syna. Mikołaj ma na imię.
celowo chciałem użyć słowo syna. Opaździerzysz się, wiesz. Może trochę zaczniesz na przykład sobie myśleć, że fajnie było znowu nagrywać, wiesz. A myślisz, że ja to wyhamowałam z tym? Nie. Ja tego nie czuję. Nie, ale myślę, że to jest chyba trochę niezbędne w tej chwili. Że tak będzie lepiej. Ty już nie chcesz, żebym ja tu była? Oczywiście, że chcę, żebyś tutaj była. Jak chcesz, to możesz zostać tutaj przez te dni i możemy tu? Dobrze. Tak, precyzyjnie w tym miejscu, w którym teraz jesteś, tylko na chwilę byś musiała wstać, żebym znalazł zapalniczkę. Tylko ty. Mieszkam. Numer 5. Szczęśliwy. No. Stanowisko pracy to obla.